jak Bóg mówi, tnij, odcinaj, to tnij. Amen. Mamy październik 2024. W 22 roku, w październiku, usłyszałam tnij. 2 lata mi zajęło usprawiedliwianie błędu, szukania wymówek. Ale kiedy doszłam do decyzji, że tnę bez sentymentów, bez skrupułów, jemu tylko chwilę zajęło. Amen. Obietnice, które są dla mnie dostępne, natychmiast zaczęły manifestować się w moim życiu. I teraz było mówione o cięciach. Ewa ostatnio mówiła. Jeżeli masz coś do odcięcia i wiesz, bo powiedział do ciebie Bóg, to tnij. Bez skrupułów i bez sentymentów. Amen. Amen.